Tego pan sobie życzy? Ależ pan dla siebie życzliwy. I jaki nadziejny. To pana pierwszy raz? Zgadza się. Ten Zachariasz to jakiś idiota. Taki nietaktowny, obłąkaniec. Na pewno złodziej, na pewno. Jest pan przekonany, że to wytrzyma? Zgadza się i jestem pewien. Ja pieprzę. Dlaczego ja akurat niby bardziej niż pan niby pieprzę? Każdy czasem pieprzy. Dzieci pieprzą, bo im każą szlaczki powielać. Nastolatek pieprzy z braku wolności. A jak to właściwie działa? Wyobraź sobie, że masz sen, a w tym śnie odgrywasz rolę idioty. Studenci z nadmiaru pracy, deficytu pieniędzy, starsi przez młodzież. To była tylko drobna symulacja. W prawdziwym życiu jest to wiele gorzej. Ale jaka jest pana mównica? Czy ja bym mógł może? Czy to twoja wina, Zachariaszku? Moja babcia pieprzy barszcz. Zawsze kochała pieprzenie. Ja pieprzę, bo poparzyły mnie pokrzywy. A pan